Hej ludziska, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Moi kochani, dzisiaj lecimy z serią jakże znienawidzoną i nielubioną przez wielu, ale to wielu graczy nielubioną. Boże, Michał, co ty masz, jak włączasz to zasrane nagrywanie? Nielubianą przez wielu graczy oraz bardzo mocno hejtowaną, ponieważ pokazuje tutaj chamskie zachowania innych graczy. Nie zwracajcie uwagi, że ekran jest troszeczkę przycięty z lewej strony. Nie wiem, jak to będzie wyglądać na nagraniu, ale po prostu mam tutaj swoje foldery pootwierane. Także nie tylko swoje, ponieważ komputer nie jest jedynie moją własnością. Jeszcze inne osoby w tym domu korzystają z niego. Dlatego niestety musiałem to pochować, żeby tego właśnie tutaj nie było widać. Żeby po prostu tutaj sobie tego wszystkiego nie zmieniać komuś, jak ktoś sobie ustawił. Moi drodzy, przepraszam was z góry za jakość audio, jeżeli chodzi o mikrofon w tym filmie, ale nagrywam to przy komputerze, no i w wielkim pokoju, który no, ma dość mało mebli i tak dalej, także wygłuszenie jest tutaj praktycznie zerowe i może być lekki pogłos. Przepraszam was naprawdę bardzo za to serdecznie. W innych materiałach postaram się, aby było to lepiej, ponieważ staram się już swój własny komputer w moim pokoju, który jest naprawdę bardzo fajnie wygłuszony, i w moim pokoju będę mógł korzystać z tego mikrofonu, który słyszycie na nagraniach z WOTA, jak nagrywam na konsoli. Ale okej, jedźmy sobie z tym koksem. Ponownie zostało przerwane. Tak, okej. Zobaczcie, moi drodzy. Proszę. Proszę bardzo. Super, prawda? Naprawdę super. Tutaj kolega wysłał mi ten film, żeby po prostu pokazać inteligencję tych graczy, jakimi są świetnymi graczami naprawdę w tej grze. Naprawdę świetnymi. Zobaczcie. No cudo. Po prostu cudo. No słów brak. Nie wiem, czy wy to teraz dobrze widzicie. Ja może postaram się... O! W tym momencie będziecie widzieć więcej, a w tym momencie widzicie wszystko. Okej, dobra. Nie widzicie wszystkiego, ja to sobie przesunąłem w inny sposób. Okej, tak, dobra, sorki. Musiałem sobie poprzestawiać troszeczkę. Wy tam nie widzicie ich ników. Ja postaram się, jak będą te niki, zatrzymać. Zobaczcie, cały czas utrudniają koledze życie. Cały czas. Po prostu non-stop jeżdżą za nim, przepychają go, szturchają i tak dalej. No, po prostu tragedia. No, zobaczcie. No, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Czekajcie. O, zaraz zatrzymamy sobie. I ciekawe, czy to będzie działać tak, jak ja chcę. O, w tym momencie widzicie. Tiger 1, proszę bardzo. Tutaj mamy nick tego gościa i tego gościa. To jest właśnie ten Pluton, który toż właśnie uczynił. Także jedziemy dalej z powtórką, moi drodzy. Wiem, że powtórka jest troszeczkę wiekowa i tak dalej. Powiecie, że to już dawna sprawa i tak dalej. Ale nie chciało mi się nagrywać właśnie jednego filmu, znaczy z jedną powtórką taką, która trwa 4 minuty, prawda? To nie ma sensu nawet. Dlatego, moi drodzy, ta powtórka troszeczkę zalegała u mnie na mailu i tak dalej. Ja ją później pobrałem. Ona siedziała w plikach na komputerze. No i tak to wszystko wyszło, prawda? No ale zobaczcie, tutaj chyba kolega coś im musiał pisać, bo jest troszeczkę taki statyczny ekran. O, ale tutaj już wróciliśmy. Proszę bardzo. Wycofaj się. Oczywiście, on się wycofa na pewno. Przy takiej waszej grze to na pewno on się wycofa. Nie mam pojęcia, co gracz mógł im zrobić. Naprawdę nie wiem. Ale zobaczcie, zostały jeszcze 3 pojazdy, a oni... Nie wiem, co trzeba mieć po prostu w głowie, żeby takie rzeczy robić. No cały czas go przepychają, popychają. O, tutaj proszę bardzo. Cały czas mu zagradzają drogę. Świetnie. Jeden zaraz za nim jest, obok niego. Zablokowali go. Nie ma jazdy. No. Brawo. Dwa debile. Dwa debile po prostu. Inaczej nie da się tego nazwać. Przepraszam, jeżeli to są jacyś polscy gracze, którzy mnie oglądają. Naprawdę... Bez mózgu trzeba być, żeby takie rzeczy robić. Naprawdę, czy to jest takie fajne, takie zabawne? No nie wiem. Bitwa się kończy oczywiście. No i proszę bardzo, gracz przez to zrobił... Ile? 420 uszkodzeń, 2 przebicia zrobił. No super, prawda? Świetnie.
Lecimy dalej. To jest moja powtórka, moi drodzy. Moja powtórka, a na koniec zostawimy dwie powtórki od mojego klanowicza. No tak, tutaj to pobrałem, to nieważne. Jadę sobie na pozycję. Prawda? No spoko, zaraz powiecie, spoko, lotnisko. Ta pozycja na meda. Paton. No chyba, Molar, jesteś troszeczkę bez mózgiem. Może i tak. Taki był mój plan. Zajechać tu, popatrzeć, co się stanie i tak dalej. No ale gracz w Jagdigerze pomyślał, to jest moja pozycja. Wypitalaj stąd. Nie ma nawet opcji. W Patonie, przepraszam, w Pershingu tutaj byłem. Zobaczcie. W żaden sposób nie zaszkodziłem temu graczowi. To jest początek bitwy. Tutaj macie wszystko ładnie udokumentowane. To jest początek bitwy. Nic mu nie zrobiłem. On mnie po prostu wypycha. No teraz to po prostu poszedłem na przekór, prawda? Zirytowałem się i teraz ja do niego podjechałem. Ale on nadal nie rezygnuje. Zobaczcie, on nie rezygnuje. On i tak mnie spycha, i tak mnie zepchnie, bo to jest jego pozycja i koniec. No, genialnie, naprawdę genialnie. Okej, teraz powtórka pierwsza. Będzie tutaj zasłonięty nick gracza, który wysłał mi tą powtórkę, bo niestety chciał, aby jego nick był zasłonięty. Moi drodzy, to jest przykład zabawy. Kilku graczy się spotkało, trafili sobie na raz, dwa, trzy na siebie. To jest późno, późno w nocy, bo widzicie, teamy są małe. No i zobaczcie. Super. To albo są właśnie teamy. Tak, to muszą być właśnie teamy, które na siebie trafiły. Zobaczcie, tu jest zabawa. Został jeden pojazd w przeciwnej drużynie i zostało kilku kolegów. No i sobie pomagają. To jest łamanie regulaminu w tym momencie, tak troszeczkę, no nie? Wiem, że powtórka została zgłoszona do Wargamingu. Gracze zostali ukarani. Dlatego, moi drodzy, no cóż, też bardzo mądry skład, nie powiem. Super. Świetnie. Słów brak, po prostu słów brak. Czy zaliczyć to do chamstwa graczy? Myślę, że tak. Lecimy dalej. Proszę bardzo. Kolejna powtórka od kolejnego gracza. Zobaczmy, co tutaj się stanie. Tej powtórki nawet nie oglądałem, przyznam się. No ale jednak kolega mi pisał, że chciałby, aby ta powtórka była pokazana. Okej. Aha, rozumiem, o co chodzi. Już widzę tutaj po mapie. O tu. Zobaczcie, kolega sobie super konkurem. Tak, to jest super konkuror? Tak, super konkuror. Gra sobie na spokojnie. No, a ktoś go będzie wypychał. Bo komuś się nie spodoba, że on tu stoi. Tak jest! E75. No po co? No po co tutaj super koniem stać? Zobaczcie. Gratulacje! Gracz z UPN. Taki fajny, dobry gracz, no nie? Świetnie. Brawa za inteligencję dla gracza. Powtórka trwa dość niedługo, prawda? Ale wiem, że gracz jeszcze troszeczkę się naszemu koledze z filmu naprzykrzał. Okej, teraz sobie znowu zmieniamy położenie na takie. O, super. Także, moi drodzy, napiszcie, co wy o tym sądzicie. Co wy sądzicie o takich zachowaniach w ogóle graczy? I czy spotkaliście się z takimi rzeczami? Jeżeli macie takie nagrania, napiszcie na mojego fanpage'a wiadomość prywatną. Ja wam podam adres mailowy. I wtedy taka powtórka pojawi się na moim kanale, która będzie przeze mnie skomentowana. Także, moi drodzy, oczywiście pamiętajcie, że jeżeli będziecie chcieli, aby wasz nick był zasłonięty, on będzie zasłonięty. Także tutaj nie musicie się o to martwić. Także, moi drodzy, to by było na tyle. Chamstwa, ciąg dalszy, prawda? Spotykane codziennie, ale niestety niczym nie karane. Pamiętajcie, łapka w górę, subskrypcja, komentarze są wasze, no i oczywiście fanpage, na którego was bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. Także moi drodzy, ja się już zawijam, trzymajcie się cieplutko.